Moi drodzy, witajcie w roku 2023! Mamy dzisiaj 2 stycznia, nowy rok, także witajcie. Mam nadzieję, że miło przywitaliście rok. Pogoda nas rozpieszcza, także mam nadzieję, że każdy z Was skorzystał. Jest naprawdę pięknie i cieplutko, nawet dzisiaj jest tak chyba około 10 stopni, także i ja nie narzekam i chyba moje z moich postanowień, jak Wam mówiłam ostatnio, że wykreśliłabym styczeń i luty z kalendarzy, to chyba pogoda się mnie posłuchała i po prostu zabrała te mrozy. Natomiast mam niestety świadomość, że to nie jest na długo, więc rozkoszujmy się póki możemy. Słuchajcie, ja dzisiaj wracam do biura, także jest to dla mnie bardzo duże wydarzenie, bo od 3 lat pracowałam z domu. Jeździłam do biura raz na jakiś czas, w ostatnim okresie raz w tygodniu. No a od dzisiaj będę jeździła 3 razy w tygodniu, także no trochę będę musiała sobie, wiecie, zmienić organizację swojego czasu. Natomiast ja się bardzo ekscytuję, ja w ogóle jestem takim, wiecie, społecznym i stadnym człowiekiem, dlatego dla mnie to siedzenie w domu to nie do końca było jakby przyjemne. Wiadomo, że wiecie, praca jest pracą, natomiast w pracy nie zawsze chodzi o to, żeby pracować. Jak nie wiem, mogłam to wytłumaczyć. Chodzi o to, że praca jest pracą, natomiast to największe benefity zazwyczaj pracy to są po prostu te społeczne, tak? Czyli płynące z ludzi. No i tego niestety mi brakowało, także naprawdę bardzo się cieszę, jestem bardzo podekscytowana, natomiast już czuję, że jestem spóźniona, także wiecie, normalnie jakbym zaczynała home office, jest dopiero 8:30, to spokojnie bym zdążyła, teraz muszę jeszcze dojechać do biura, nie mam pojęcia, czy będą korki. Także trzymajcie kciuki, żeby się udało. No i oczywiście oprócz tego, że wiecie, wracam do biura, to jeszcze postanowiłam, że z uwagi na to, że będę jeździła i tak do biura regularnie. Czekajcie, muszę was ustawić jakoś lepiej, bo chyba światło mi się rączka zmęczyła. Że jak będę jeździła do biura regularnie, to żeby wiecie, unikać korków w drodze powrotnej, po prostu będę chodziła po pracy na siłownię. To też jest jakby jeden punkt na mojej liście rzeczy, które chcę robić w 2023 roku częściej, bo nie będę ukrywać, że od momentu pandemii, od tego właśnie takiego rozleniwienia, które dał nam home office, no trochę zaniedbałam sport. I o ile wiecie, w wakacje nie mam z tym problemu, bo wiecie, jest ciepło, dłużej mamy słońce, jest jasno na dworze, no to tyle zimą po prostu się nie chce, dlatego mam nadzieję, że to mnie będzie motywowało też. No, już jakby zaczęliśmy z mężem też w zeszłym tygodniu dość intensywnie chodzić właśnie na siłownię, na treningi, także wiecie, jak raz się już coś zacznie, to później jest łatwiej, także ten krok rozpoczęcia już zaczęłam, także teraz muszę tylko kontynuować. Mam też jedno zadanie specjalne, które chcę zrobić, nie wiem, czy dzisiaj mi się uda, bo powiem wam, że wiecie, no będę musiała sobie trochę przeorganizować czas i to nie jest tak, że jak wiecie, wcześniej pracuje się do 17, zamyka się komputer o 17 i o 17:05 już można być poza domem, no to teraz jak się kończy, wiecie, praca o 17, trzeba dojechać do domu, to zajmuje, nie wiem, 30-40 minut, więc jakby ten czas, tego czasu jest coraz mniej. Natomiast moim zadaniem specjalnym jest to, że chcę kupić takie specjalne plastikowe pudełka, żeby pochować wszystkie ozdoby świąteczne. Nasza choinka totalnie umarła, ja wam ją później pokażę, po prostu, no to już nie ma nawet co zbierać, ona jest cała zaschnięta, także chcemy się jej pozbyć jak najszybciej. Ja wiem, że chyba tradycyjnie powinno się utrzymać do, nie wiem, połowy stycznia, nie mam pojęcia, jak się powinno długo trzymać choinkę, natomiast nasza choinka wygląda paskudnie, więc się jej pozbywamy, to jest jakby już definitywne, natomiast żeby przed tym, zanim się jej pozbędziemy, chciałabym te po prostu bombki wszystkie spakować w jedno plastikowe pudełko. My mamy oczywiście takie, wiecie, oryginalne pudełka, w których kupowaliśmy te bombki, natomiast teraz przy rozwieszaniu w tym roku kilka z nich się po prostu popękało, one też nie są, wiecie, jakby zbyt dobrej jakości, także myślę, że takie jedno pudełko plastikowe będzie lepsze niż po prostu, wiecie, 20 różnych małych. No bo umówmy się, no te bombki na i ozdoby świąteczne używa się raz do roku, na kilka tygodni, więc mogę sobie to schować, wiecie, gdzieś daleko i nie musieć patrzeć na to cały czas. Także takie jest moje zadanie. Natomiast tak jak mówię, nie wiem, jak mi się to czasowo uda, bo ważniejsze dla mnie to, żeby pójść na siłownię. Jeżeli nie uda mi się dzisiaj, to po prostu zrobię to jakiegoś innego dnia. Nie wiem, czy dzisiaj dużo do Was ponagrywam, no bo z biura raczej nie będę nagrywać, natomiast na pewno zabiorę Was ze mną, także jak coś ciekawego się będzie działo, to Wam oczywiście pokażę, a tym samym zabieram Was na nowy dzień w styczniu, styczeń 2023, witajcie! Słuchajcie, przyjechałam do tureckiej galerii, którą już znacie, także zaczynam swoje poszukiwania pudełek. Tutaj są takie sklepy jak na przykład Pepco i właśnie myślę, że to będzie dobry wybór, no ale zobaczymy. Okej, okay. Dobra, słuchajcie, kupiłam wszystko, czego potrzebowałam i nie tylko, także już Wam pokazuję. Wszystko dorwałam w Pepco, także słuchajcie, super opcja. I tak, mamy 2 pojemniki, tutaj są do nich pokryweczki. I poczekaj, Sunku, teraz Ci dam. Pokażę Wam najważniejsze najpierw, czyli to, po co tam pojechałam, a potem pokażę Wam całą resztę, którą kupiłam. Dobra, słuchajcie, to jest jeden pojemnik, mniejszy. Wygląda on tak.
bardzo jest funkcjonalny, jakby nie jest zbyt mały i myślę, że w niego pochowam, wiecie, to te wszystkie ozdoby, czyli te dzianki do orzechu, które kupiłam, jakieś tam takie dekoracyjne rzeczy, właśnie w to. To pudełko kosztowało 10 zł, także myślę, że naprawdę całkiem spoko cena. Mam jeszcze jedno większe. Już Wam pokazuję. Takie, ono też się zamyka na klapkę, już Wam pokazuję też. O! I myślę, że ono będzie naprawdę idealne, jeżeli chodzi o bombki, że zmieszczę tutaj te wszystkie nasze bombki choinkowe i nawet jeszcze miejsca zostanie, tak mi się w sumie wydaje teraz, tak patrzę. No ale nic, tych dekoracji trochę jest, także na pewno wszystko poupycham. I słuchajcie, co jeszcze kupiłam? Kupiłam dwa takie sztuczne pęki lawendy, każda była po 8 zł. Po 8 zł, wyglądają właśnie w ten sposób i mamy taki jeden bardzo fajny biały wazon. Ja myślę, że jakie tam włożę, to będą, to wyglądały naprawdę ładnie. W ogóle powiem Wam, że one naprawdę są nawet spoko wykonane i nie były drogie, bo my jakiś czas temu patrzyliśmy na takie sztuczne kwiaty w Ikei i powiem Wam, że byłam w szoku, bo taka pojedyncza gałązka, czyli o taka, kosztowała około 15 zł, więc myślę, że wiecie, takie dwa wielkie pałąki za łącznie 16, świetna cena. Kupiłam sobie jeszcze opaskę do włosów. Pamiętacie, jak chyba w tym wideo, jak robiłam makijaż, pokazywałam Wam tą moją z wieczoru panieńskiego. Tak, do tej pory nie kupiłam innej opaski, więc dzisiaj kupiłam sobie taką opaskę na dziale dziecięcym za 3 zł. Idealna do zbierania włosów właśnie pod makijaż, także wreszcie mam opaskę, będę mogła się malować, układać sobie włosy. Słuchajcie, kupiłam też dwie takie deski do krojenia, każda z nich kosztowała 10 zł. One są z takiego jakby trochę, widzicie, grubszego materiału i kupiłam je dlatego, że one są po pierwsze takiej fajnej, średniej wielkości, bo wiecie, my mamy albo takie deski ogromniaste, albo takie malutkie. No i teraz wydaje mi się, że to jest fajne, bo wiecie, jak kroję coś akurat dla dwóch osób, to jest przydatne, czy na przykład wiecie, jeden ogórek, czy tam cukinię, to jest fajniejszy rozmiar, a po drugie wydaje mi się, że te deski, które mamy, niektóre z nich są już, wiecie co, bardzo, bardzo poniszczone. Wiesz, też wiecie, też deski do prasowania, do prasowania. Deski do krojenia, no jednak mają tą specyfikę, że wiecie, zbierają bakterie, oczywiście myjemy je regularnie i to w zmywarce i tak dalej. Natomiast no chcąc, nie są to produkty, wiecie, na całe życie, tak? Raz na jakiś czas trzeba je wymieniać, też ze względu na higienę. Także takie dwie właśnie kupiłam. Kupiłam też kotką zabawkę. Już Wam pokażę, co tutaj fajnego im kupiłam. To w ogóle było bardzo tanie, to kosztowało 4 zł. Wiecie, te rzeczy, te wędki zazwyczaj w ogóle nie są drogie, ale no 4 zł to już jest naprawdę... Szkoda było nie brać, Wam powiem. A akurat nasz mały kot, ten, który ma ADHD, on uwielbia się bawić wędkami i on je bardzo szybko niszczy, bo wiecie, on wszystko gryzie, wszystko zjada, więc on akurat takie wędki bardzo szybko niszczy. I ta jest też fajna, bo już Wam pokazuję, ona jest nie taka... Ona jest na takim, ma takie dwie rybki na takim sznureczku, tak? Więc on jakby, wiecie, mam nadzieję, że tego sznureczka nie przegryzie za szybko, więc trochę się będzie nie ubawił. A też jakby spodobało mi się to, że wiecie, są dwie rybki, to może jak kiedyś się chłopaki do siebie przekonają, to będą się we dwóch bawili. Taką mam nadzieję. Pewnie to się nigdy nie wydarzy. Cóż. I dobra, i słucham, słuchajcie, ostatnią rzecz, którą kupiłam, to są takie pojemniki na jedzenie dla kotów. Każdy z nich kosztował 25? Myślałam, że to tańsze było, powiem Wam szczerze. No nic, no nie jest to aż tak strasznie dużo, ale fajne jest to, że mają tutaj tą, wiecie, antypociskową nakładkę, bo moje koty jak się rzucają na jedzenie, jakby nie jadły miesiąc, to po prostu całą tą miskę, jakby chodzą z tą miską po połowie mieszkania. Więc ta nakładka tutaj jest bardzo fajna i też jakby kupiłam dwa takie zestawy, żeby wiecie, jeden kotek miał dla siebie i drugi miał dla siebie na wodę i na jedzonko, także no mam nadzieję, że moje synki, słuchajcie, docenią ten zakup fantastyczny. No, ja się w ogóle najbardziej cieszę z tych pudełek, powiem Wam, że naprawdę jestem mega zadowolona, myślę, że mi się tutaj wszystko zmieści, także będę musiała sobie po prostu pozbierać te wszystkie rzeczy świąteczne, bo już je, wiecie, pochowam całkowicie, bo raczej nam się nie przydadzą. Chcesz się w wędku pobawić? Chcesz? Chcesz czy nie? Nie. Jednak nie.
wiecie, przygotuję sobie te wszystkie rzeczy, które będziemy chcieli spakować, właśnie te świąteczne, bo myślę, że to też jest już pora. I później jak już zdejmiemy, wiecie, ozdoby, choinki, posprzątam wszystkie te dekoracje, to będziemy mogli zająć się utylizacją naszej choinki. I uwaga, nie utylizacją, utylizacją, nie myślcie sobie, że ją wyrzucamy po prostu na śmietnik. U nas jest takie specjalne miejsce na osiedlu, przeznaczone właśnie tutaj niedaleko mojego bloku, gdzie składuje się właśnie choinki. I któregoś tam stycznia, teraz już nie pamiętam, ale jest gdzieś ogłoszenie u nas na klatce, po prostu przyjeżdża ktoś z miasta i zbiera te choinki, tak? Także ja mam nadzieję, że wiecie, robią z nich pożytek, na pewno robią z nich pożytek, także nie pójdzie to wszystko na zmarnowanie, będą podobnie do czegoś użyte, także tyle dobrego. No, także pokazałam Wam moje zakupy i będę się zaraz zabierać za dekorowanie. Za jakie dekorowanie? Jezu, słuchajcie, nie mogę się wysłowić, nie wiem, tak się odzwyczajam do mówienia do Was. Nie dekorowanie, tylko zbieranie dekoracji, tak, za co się zabieram. Słuchajcie, już to sobie wszystko przygotowałam. Tu mam takie rzeczy tekstylne, kocyk, obrus, serwetki, które już mi się na pewno w tym roku nie przydadzą. Tutaj jeszcze jakieś tam, wiecie, czapki Mikołaja i tak dalej. Tutaj mam wszystkie rzeczy z mieszkania, które zebrałam. Moje dziadki do orzechów, choinkę. Spakowałam też, słuchajcie, te pomarańcze. Ja naprawdę mam nadzieję, że to do przyszłego roku wytrzyma. No bo wyglądają w sumie spoko, więc mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku je użyję. No i teraz najgorsza część, muszę po prostu rozebrać choinkę i zdjąć te skarpety. Także zabieram się za pracę. W ogóle pokażę Wam, to były w tym roku ulubione bombki mojego kota. Jak widać, wiele z nich wygląda już w tym momencie tak, czyli ma pourywane zawieszki. Tutaj ten płatki śniegu też są pokażę. O tak, tak kociu. Mhm. Ej. Pozbyłam się go. No, także tylko kilka z nami przetrwało do kolejnego roku. Mało co mi się zmieściło. Zastanawiam się, czy jutro nie podjechać po prostu po jeszcze jeden taki większy, bo patrzcie, jeszcze mam te koce, mam ten obrus, mam jeszcze te rzeczy, które tam się kompletnie... Chociaż może spróbuję jeszcze upchnąć do tych bombek te większe... Tak, to jest dobry pomysł. Spróbuję jeszcze upchnąć. A jak się nie uda, to może po prostu podjadę jutro, wiecie co, po te większe, jeszcze jedno takie większe pudełko. On by tu teoretycznie też nie wejdzie i tak. No dobra, to nie ma znaczenia, bo nie zmieszczą mi się te rzeczy. Chyba, że to jeszcze sobie. No, może tutaj. Chociaż ta choinka. No, powiem wam, że
więc nie jest źle. Mam nadzieję, że mi się tutaj po prostu nic nie zniszczy. Ale nie powinno. Słuchajcie, moment, na który wszyscy czekali. Mąż wynosi choinkę. Jeszcze nie posprzątałam pudełek, bo pojechaliśmy na siłownię. Poradzisz sobie sam? Tak. Na pewno? Tak. Dobrze. Pamiętaj, żeby zabrać to wiaderko, dobrze? Może ci pomogę do windy, co? Do you need help to the elevator? Nie. Tylko potrzebuję... Co? To ja posprzątam. Dobrze, posprzątam. Biorę szczotę i będę sprzątać. Pa święta, pa choinka. Pomachaj. Jeszcze pa pa. A ja, jak prawdziwa żona, ze szczotą. Tutaj to. Pa pa. Posprzątamy. Polecam wam serdecznie sprzątać po sobie, żeby nie zostawiać sąsiadom syfu na klatce. Dobrze, więc mąż wyniósł choinkę. Choinki już nie ma, zobaczcie jak pusto. Tak, a w ogóle wam mówiłam i tak chciałam się do was odezwać, bo myślę, że jest to bardzo ciekawy temat, bo słuchajcie, byliśmy teraz na siłowni. No i generalnie planowaliśmy dzisiaj iść na siłownię, nawet wam rano pokazywałam tą torbę, jak sobie przygotowałam w ogóle. I wiecie, co mnie bardzo śmieszy, bo ja sobie dzisiaj dopiero uzmysłowiłam, że jest styczeń, czyli początek roku. Słuchajcie, na naszej siłowni jest w ogóle teraz 21.40. Na siłowni byliśmy koło 20. Generalnie ja najczęściej chodzę na siłownię właśnie wieczorami, czyli koło 20, 21. Generalnie jest tam pusto. I słuchajcie, my dzisiaj tam zajechaliśmy przed 20. Na parkingu, na którym jest około 50 miejsc, nie było żadnego wolnego miejsca. Cała ulica wokół była zawalona. Na tej siłowni to był po prostu jeden wielki festyn. Było tyle ludzi i powiem wam, że właśnie sobie przypomniałam, wtedy dopiero tak do mnie to dotarło, że jest przecież pierwszy dzień stycznia i ludzie rozpoczynają swoje postanowienia noworoczne, czyli zaczynają chodzić na siłownię. I powiem wam, że tak mnie to śmieszy, bo od kilku lat już to obserwuję. Wygląda mniej więcej tak. Rzeczywiście przez cały styczeń jest po prostu dramat, jest pełno ludzi na siłowni, po prostu są kolejki, żeby, wiecie, do bieżni się dostać, są, przy tych maszynach są kolejki, nawet mój mąż chciał sobie tam poćwiczyć, wiecie, na maszynach, a okazało się, że była kolejka, wyobraźcie to sobie, więc no po prostu absurd. I bardzo mnie to śmieszy jest z jeszcze jednego względu, że, wiecie, ci ludzie, 90% z tych ludzi to nie są regularni bywalcy siłowni, tak? Oni zaczęli teraz od stycznia, żeby sobie, wiecie, na miesiąc jakby, o, nowy rok, nowa ja i zmieniają swoje życie, tylko że 90% z nich to nawet nie przetrwa do lutego. Słuchajcie, w lutym już będzie pusto na tej siłowni. I przysięgam wam, rok w rok jest tak samo. Styczeń, wszyscy chodzą regularnie, 3 razy w tygodniu, w ogóle biegają, tak? A w lutym już się nikomu nie chce. I tak sobie właśnie zebrało mi się na takie przemyślenie, bo powiem wam, że tak, no ja generalnie oczywiście mam słabsze momenty i lepsze momenty, ale generalnie uznaję się za osobę, która regularnie uprawia sporty, tak? No przynajmniej 1-2 razy w tygodniu jakiś sport uprawiam. Oczywiście, że zdarzają się tygodnie, kiedy tego nie robię, bo z różnych względów. Natomiast no raczej jestem osobą, która regularnie uprawia sporty. I wiecie, mnie to tak bardzo śmieszy, bo trochę nie rozumiem jakby idei, jakby inaczej. Rozumiem ideę postanowień, tak? To, że ludzie sobie to ubierają w postanowienia noworoczne, super, super, że to robią. Jakby fajnie, że chcą zmieniać swoje życie, tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy. Skoro ktoś wymyśla sobie postanowienie noworoczne, czyli pewnie robi to w grudniu, tak? No bo to nie jest tak, że 1 stycznia budzi się rano i mówi, dobra, w tym roku będę ćwiczyć, tylko pewnie już myśli o tym wcześniej, tak? Czyli jest niezadowolony na przykład ze swojej sylwetki. Albo chce schudnąć, albo jakby chce mieć po prostu, wiecie, bardziej wyrzeźbione ciało. Czyli generalnie już wcześniej mu coś nie pasuje, to zamiast od razu zająć się tematem, to się czeka do tego stycznia, nie wiadomo po co. I właśnie wydaje mi się, że to jest też dlaczego tak dużo ludzi właśnie
nie radzi sobie później, żeby kontynuować to postanowienia, dlatego że po prostu w lutym już ich tam nie będzie. I słuchajcie, umówimy się, ja 1 lutego zabiorę kamerę na siłownię i wam pokażę, że będzie tam pusto. I naprawdę tak sobie pomyślałam, czy to nie jest tak, że właśnie przez to, że ludzie jakby dają tak dużą presję na siebie, że wiecie, no styczeń, 1 stycznia, ja muszę zaczynać teraz chodzić na siłownię, pomimo tego, że nie robili tego wcześniej regularnie i będę chodzić 5 razy w tygodniu, pomimo tego, że wcześniej nawet nie chodzili raz w tygodniu, to bardzo szybko się demotywują i powiem wam, że ja trochę tego nie rozumiem, bo zazwyczaj mam tak, że oczywiście ja często postanawiam sobie jakieś różne rzeczy, nie wiem, zmieniam to, zmienię tamto i daję sobie, powiedziałabym, bardziej taki osiągalny cel, czyli bardziej sobie mówię na przykład, że dobra, to zaczynam od tego tygodnia, albo zaczynam jakby to i to chcę osiągnąć, więc żeby to osiągnąć potrzebuję tyle i tyle tygodni, więc dobra, zaczynam teraz, tak? Ale wiecie, takie czekanie tego 1 stycznia jest naprawdę trochę absurdalne, bo jeżeli, słuchajcie, jeżeli chcecie poprawić swoją sylwetkę, to dlaczego macie czekać na 1 stycznia? Możecie to zrobić dzisiaj, tak? Dzisiaj możecie pójść na siłownię. Może okaże się, że siłownia w ogóle nie jest dla was, tak? I tak naprawdę tylko się zmęczycie, bo wydaje mi się, że to jest też problemem tym ludzi, że wiecie, oni nie uprawiają sportów, nie chodzą na siłownię regularnie, więc myślą sobie, że tak, jak się, wiecie, że wejście na siłownię to w ogóle oznacza minus 10 kilo na wejściu, a tak to niestety nie działa, to trzeba po prostu lubić. Jeżeli się tego nie lubi, to nie powinno się siebie do tego zmuszać, tak? Więc zamiast pchać się w te tłumy na tych siłowniach w styczniu, powinni to robić właśnie w grudniu, tydzień, 2 tygodnie, dać sobie taką szansę spróbować, jak to w ogóle im idzie i wtedy, jeżeli jest fajnie, to kontynuować to w styczniu, a jeżeli nie, to po prostu dać sobie święty spokój i może odnaleźć inny rodzaj sportu, który do tych ludzi przemawia, tak? Bo nie każdy musi, wiecie, chodzić na siłownię, tak? Jest mnóstwo dyscyplin sportu, można uprawiać naprawdę sporty w różnych konfiguracjach, więc nie trzeba tego robić na siłowni. Więc generalnie takie przemyślenie mam na koniec. Bardzo mnie to rozbawiło, bo po prostu wiecie, no dla osób, które chodzą na siłownię stale, no to jest to dość niekomfortowe, no bo jak wiecie, wcześniej powiedzmy kiedy robiłam trening, było wokół mnie, nie wiem, 10-15 osób, dzisiaj tam było ze 100 osób, no to wyobraźcie sobie, jaka to jest skala. No po prostu jest tam, wiecie, mnóstwo ludzi, też ludzi, którzy chodzą i jeszcze raz, to nie jest tak, że ja jakby komuś zabraniam, czy jakby uważam, że tylko ja powinnam chodzić na siłownię, jakby nie zrozumcie mnie źle. Bardziej mi chodzi o to, że no jakby śmieszy mnie to trochę, no bo jednak ja wiem, że ci ludzie po prostu nie przetrwają długo, tak? Jest mi ich trochę szkoda, bo uważam, że fajnie, że znaleźli motywację, tak? Tylko po prostu robią to trochę z, jakby ze złej strony, tak? Powinni się bardziej motywować na zasadzie jakby po co masz czekać do stycznia, rób to dzisiaj, tak? A jeżeli ci nie wyjdzie w styczniu i w lutym już nie będziesz chodził, no to po prostu nie wracają tą siłownię kolejnego stycznia, no bo po co? Więc takie jest moje przemyślenie. Dobrze, słuchajcie, my jeszcze chyba coś będziemy jedli, bo no trochę się przeciążyliśmy na tej siłowni, więc myślę, że po treningu jakiś drobny posiłek nam się przyda. Jak wyrzucało się choinkę? Super było? Mąż już wrócił. Super. Super? No dobrze, to ładnie się pożegnajmy. Pa, pa, pa. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy film i do zobaczenia już w kolejnym. Pa, pa.